plecami przy ulicy Kościelnej. A kiedy patrzyłem przez okno, widziałem na murze kościelnym zegar słoneczny i napis: czas ucieka, wieczność czeka. Jak co roku odbyły się na hali Ławowskiej uroczystości w intencji żołnierzy wyklętych Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej i ich kapelana Władysława Gurgacza. Na uroczystościach nie zabrakło pana Jerzego Basiagę, organizatora spotkań oraz prezesa Fundacji Osądź Mnie Boże imienia księdza Gurgacza. Proszę nam powiedzieć, dlaczego państwo uroczystości odbywają się na hali Ławowskiej? Uroczystości na hali Ławowskiej odbywają się dlatego, ponieważ żołnierze Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej wraz z księdzem kapelanem Gurgaczem mieli obozowisko właśnie tutaj i stąd dlatego się tutaj odbywają. A kiedy została odprawiona pierwsza msza? Pierwsza msza została odprawiona w 96 roku, ale to był rajd szlakami księdza Gurgacza do Krynicy, a tak naprawdę odsłonięcie obeliska i pierwsza msza z księdzem to się odbyła w 99 roku właśnie tutaj na hali Ławowskiej i trwa do dzisiaj. Tak. Zauważyłam, że co roku coraz więcej młodzieży i dzieci uczestniczy w tych uroczystościach. To pokazuje, że młodzież chce pamiętać jednak o bohaterach. Tak, coraz większe zainteresowanie dzieci i młodzieży, dlatego że i się dowiadują od domu, od rodziców, od znajomych, od jeszcze wielu innych. Powstało wiele konkursów na ten temat w Nowym Sączu, nie tylko na temat żołnierzy wyklętych, niezłomnych i w związku z tym pewnie to zainteresowanie będzie jeszcze większe. A dzisiaj zobaczyliśmy właśnie na mszy, że dzieci i młodzieży nie brakowało. Na uroczystościach również był obecny porucznik Stefan Kulik, żołnierz Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Ilu ich zostało? Tak naprawdę z lasu żołnierzy księdza Gurgacza zostało tylko dwóch. Jeden to jest pan Witowski Józef Stylicza, który nie mógł tutaj przyjść, bo zdrowie mu na to nie zezwala. Natomiast drugi jest pan Ryba Tadeusz, również z powodu zdrowotnych tutaj nie mógł dotrzeć. To byli żołnierze bezpośrednio zaangażowani w lesie, w tak zwanej żandarmerii, w pionie wojskowym. Natomiast pan Kulik już był też w Pepanie, tylko że w pionie cywilnym. I dzisiaj on jeszcze tutaj, pomimo tych lat swoich, dotarł z nami razem i brał udział we przysiedzeniu. Mówiąc o Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, nie sposób nie wspomnieć o księdzu Gurgaczu. Dążycie do beatyfikacji. Tak, już kilka lat czynimy starania, żeby się rozpoczął wreszcie proces beatyfikacyjny księdza Gurgacza. Zbieramy dokumenty, gdzie tylko możemy i jakie tylko możemy. Pracujemy nad tym, żeby porozumieć jeszcze z księdzem postulatorem w sprawie dostarczenia dokumentów. No wszystko to się dzieje w dobrym kierunku. Jezuici też nas wspierają i prawdopodobnie... Miejmy nadzieję, że długo nie będziemy czekać. W najbliższym czasie, że to się stanie. Są spotkania gurgaczowskie. Jest pan również prezesem, jak wcześniej wspomniałam, Fundacji Osądź Mnie Boże imienia księdza Gurgacza. Kiedy została założona fundacja i kto jest inicjatorem jej założenia? Inicjatorem jej założenia byłem ja. Powstała w grudniu zeszłego roku, czyli 2014. A cel fundacji jest taki: doprowadzić do beatyfikacji księdza kapelana Gurgacza. I fundacja ma nam pomóc w tym, ponieważ łatwiejszy dostęp jest do wszystkich urzędów państwowych i niepaństwowych i dlatego właśnie fundacja musiała powstać. Proszę powiedzieć nam, jakie zadania fundacja już zrealizowała lub obecnie realizuje? No, fundacja już zrealizowała na przykład udało się stronę internetową założyć też niedawno. Strona internetowa pod adresem www.gurgacz.cba.pl. No i przy pomocy tej strony internetowej to ten kult
będzie wzrastał najprawdopodobniej i bliżej celu będziemy. A skąd pozyskujecie fundusze? Fundusze to z własnego portfela. No robimy co możemy. Na razie, że tak powiem, wsparł nas wójt gminy Łabowa w tym roku, bo nam zafundował grochówkę po mszy świętej. Urzędzie Miasta też nas wspiera, prezydent miasta Nowego Sącza, bo mamy busa od niego. W starostwie powiatowym też starosta nam daje drugiego busa. Także, że sobie jakoś radzimy i aleluja i do przodu. A plany na przyszłość? No plany na przyszłość to jest doprowadzić do beatyfikacji, to już mówiłem, ale jeszcze jest drugi taki cel, też bardzo ważny, bo o tym celu mówił w książce ksiądz Wojciech Zygmunt, jak i ojciec Rostworowski, że Gurgacz powinien mieć pomniki i tablice w kościołach, przynajmniej w tych, których był. I już mamy pomnik jeden w Parku Jordana w Krakowie. No mam nadzieję, że się uda znaleźć sponsora i miejsce w Nowym Sączu na ten pomnik księdza Gurgacza, jak i w Gorlicach też chcemy bardzo, żeby się ten pomnik tam pojawił, bo w tych miejscach ksiądz najbardziej poświęcił się pracy swojej. Dziękuję za rozmowę i życzę panu wytrwałości w szerzeniu wiedzy o żołnierzach wyklętych. Dziękuję bardzo.